Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z rysowania przyborami z jednego sklepu. Prosiliście mnie bardzo często o ten sklep dzisiejszy, także dzisiaj będę rysować, raczej malować, przyborami z Flying Tiger. Kiedy jeszcze studiowałam w Łodzi, zawsze robiłam zakupy na Piotrkowskiej, bo tylko tam był ten sklep. Natomiast zauważyłam, że w manufakturze też on jest i to dość niemały. Możemy tam znaleźć dość dużo dziwnych, śmiesznych, w ogóle zaskakujących przyborów i rzeczy. Tak jak to, zobaczcie, tutaj mamy na przykład notatnik, który wygląda jak zeszyt w linie z marginesem. To jest wow, coś dziwnego. Jest tam naprawdę spory wybór artykułów. Ja, kierując się tym, co mi się spodobało, to znaczy co byłoby najbardziej odpowiednie do namalowania czy do narysowania czegokolwiek, wybrałam sobie blok do akwareli, taki standardowy, który widziałam już bardzo dużo razy. Był on chyba w dwóch formatach, jeden taki bardzo duży i wzięłam jednak ten mniejszy, bo w sumie też nie słyszałam zbyt dobrych opinii na temat tego bloku. I chciałabym też we własnym zakresie go przetestować, ma on aż 300 gramów i wygląda naprawdę bardzo ładnie. No i jeżeli mamy już blok do akwareli, no to czego nam brakuje? Oczywiście farb. I znalazłam takie farby wodne, odkręcane, takie bardzo dziwnie zbite ze sobą i spodobały mi się, także również je dzisiaj wykorzystam. Chociaż w sumie nie widziałam chyba za bardzo innych, może były jakieś w tubkach, ale ja jednak wolę takie w kostkach. W tym zestawie są aż 24 różne kolory, także nie mogę się doczekać, aż zrobię swatche i Wam je pokażę. Oczywiście znajdą się one w filmie. Czego nam brakuje do farb i akwareli? Oczywiście pędzli. Znalazłam taki zestaw 5 sztuk z włosia syntetycznego. Są one oznaczone jako pędzle hobbystyczne i nie wyglądają zbyt pięknie, ale włosie mają w miarę miękkie, to się przekonamy, jak będę malować, czy dadzą one radę. Jak już zobaczyłam, że dostępne są również palety malarskie, no to nie mogłam skorzystać. Wzięłam jedną, która wygląda trochę jak kwiatek, jest dość spora. Ma takie 7 przegródek, jest po prostu plastikowa i możemy sobie ładnie w niej zmiksować kolory. Na sam koniec jeszcze pomyślałam, że potrzebuję czegoś do obrysu. Szukałam tych cienkopisów po całym sklepie, no i no nie do końca one mi się tutaj wpisywały w moje gusta. Jakoś tak jak na nie patrzyłam, to wydawało mi się, że są one po prostu takie zwykłe, z marketu, za, nie wiem, za złotówkę i raczej grube. Ja wolę rysować czymś cieńszym, także poszłam do ołówków i zobaczyłam, że są tam ołówki welurowe. W ogóle jeszcze w odcieniu takiej butelkowej zieleni. 6 sztuk. Oczywiście trzeba będzie je zatemperować, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie wziąć, także dzisiaj będę robić szkic po prostu nimi i może zrobię jakiś obrys, ale jeszcze o tym pomyślę. A ceny tych wszystkich artykułów podam Wam w trakcie filmu, bo nie mam akurat przy sobie paragonu. Także zapraszam teraz do filmu. Testowanie tych wszystkich zakupionych rzeczy zaczęłam oczywiście od zrobienia szkicu na tym bloku. Pokazywałam Wam w przebitkach, jak on wygląda. Ma taką lekką, jakby dziurkowaną fakturę, która jest dość podobna do papieru, do pasteli. No i wszystkie 4 krawędzie ma posklejane, nie licząc jednego rogu, aby można to było sobie podwadzić. Oczywiście jak najbardziej jest to zaleta, bo przez to nie powinien nam się falować papier. No wiecie, powinien się trzymać w jednym miejscu na prosto. A kiedy skończymy pracę, możemy ją sobie łatwo oderwać. Ja akurat do tego używam nożyka introligatorskiego, żeby po prostu mieć pewność, że mi się nic nie podrze. Na tym papierze zrobiłam sobie również swatche, które Wam później pokażę przy okazji omawiania farb. Natomiast to, co zauważyłam, teoretycznie ten papier powinien mieć 300 gramów. Tak jest właśnie napisane na okładce. Kiedy ja wzięłam go do ręki, urwałam sobie pierwszą stronę, to no nie powiedziałabym, że jest on aż taki gruby. Nie wiem, może to tylko takie moje odczucia, ale no nie do końca się z nim polubiłam, dlatego że on jednak się bardzo falował. Kiedy nakładałam na niego farby, no niestety, pomimo tego, że nie odrywałam kartki i była ona ze wszystkich stron przyklejona, no to się tak robiło. Moją skończoną pracę zostawiłam na noc, aby mogła spokojnie się wyprostować i wszystko, żeby wróciło po prostu do normy. A co zobaczyłam rano? No cóż, lekko oderwany i podwadzony prawy róg. Samoistnie musiało sobie tak zrobić przez noc, no i co najgorsze, no nie do końca się przez to wyprostowało. No dobra, ale ten papier akurat nawet dobrze znosił te warstwy, które mu oferowałam i jakby nie wypluwał ich.
Natomiast za 20 arkuszy, które znajdziemy w nim, zapłacimy 20 zł. Jest to dość duża suma jak na taki papier. Przejdźmy może teraz dalej do ołówków, czyli to, czym zrobiłam szkic. One mi się tak bardzo spodobały na samym początku, naprawdę jest mega pomysł z tym materiałem na ołówku. Pięknie to wygląda, w dodatku połączenie złota z butelkową zielenią jest super. Ale oczywiście muszę mieć jakieś zastrzeżenia. Zatemperowałam sobie ten ołówek, no i za pierwszym razem się złamał, ale za drugim już nie. No dobra, daję mu szansę. Był taki dość milutki w dotyku, no i rysowałam nim ten szkic. I już skończyła się sielanka, bo zaczęło mi to jakoś tak doskwierać. Ten meszek tak wpływał nie do końca fajnie na moją dłoń i nie było to komfortowe do rysowania. Wydaje mi się, że musiałabym się do tego przyzwyczaić, ale na ten moment jeszcze nie jestem do końca przekonana. Gumka, która jest na jednym końcu, oczywiście zmazuje, robi to dobrze. Cały zestaw 6 ołówków kosztował jedynie 4 zł. Paleta, którą kupiłam, jak najbardziej się sprawdziła, nie mam do niej żadnych raczej zastrzeżeń i kurczę, nie mogę znaleźć tego rachunku, nadal nie wiem, gdzie ja go posiałam i nie wiem niestety, ile ona kosztowała. Na pewno jakieś kilka złotych. I teraz jedne z większych rozczarowań tego odcinka. Pędzle. Tak jak Wam mówiłam na samym początku, są dość miękkie, mają naprawdę przyjemne włosie. Nie do końca ładnie wyglądają, ale wiecie, mają po prostu wykonywać swoje zadanie. Najmniejszy pędzelek, niestety miał taki dłuższy jeden włosek, który mi bardzo doskwierał. Musiałam go sobie po prostu przeciąć nożyczkami i skrócić. Ale najgorsze w tych pędzlach jest to, że kiedy włożymy pędzel do wody, kiedy będziemy chcieli trochę jej nabrać lub go umyć i nawet nie będziemy tego trzymać cały czas, tylko po prostu go zanurzymy, to ten klej, który trzyma plastik z włosiem, niestety puszcza i co się dzieje? Odpada nam właśnie ta jedna część pędzla. Więc musimy uważać, aby jej przypadkowo nie zostawić w wodzie. U mnie, jak widzieliście, to stało się przy 2 pędzlach i jeszcze ten biały klej okropnie wyglądał. Niestety zdyskwalifikowało to pędzle do dalszego użytkowania. Raczej nie będę z nich korzystać. I niestety również nie pamiętam, ile one kosztowały. Jeżeli ktoś wie, to niech napisze na dole w komentarzu. No i teraz przyszedł czas na ostatnią, czyli jedną chyba z najważniejszych rzeczy w tym całym filmie, czyli farby akwarelowe. A raczej przez producenta opisywane jako po prostu farby wodne. Kosztowały one jedynie 10 zł za 24 kolory. Te 24 kolory, zobaczcie, tak one wyglądają. Dodawałam jakiś czas temu na Instagram zdjęcie i nie do końca byłam z tego zadowolona. O tyle, o ile odcienie naprawdę są bardzo ładne i takie nietuzinkowe, o tyle ciemnego to my tutaj nie zobaczymy, chyba że ten czarno-szary. Niestety farby mają bardzo mało pigmentu, co widać po tych kolorach, ale zobaczcie, jak bardzo podobne one do siebie są. Na przykład w tej pierwszej kolumnie drugi i czwarty kolor prawie że taki sam. W trzeciej drugi i szósty również taki miętowy. Brązy prawie niczym się od siebie nie różnią. Ale muszę dać tutaj plusa, bo widzę kolor do skóry już taki zmieszany oraz kolor biały. To naprawdę mi zaimponowało w tych farbach. Chciałabym, aby w tym zestawie również znalazły się takie kolory bardziej stonowane, podstawowe, naturalne. Bardziej niż ten żarówiasty róż z drugiej kolumny. I bardzo podobne do siebie odcienie. Aby uzyskać jakiś taki bardziej mocny efekt, taki ciemniejszy, trzeba mocno się nadłubać w tej palecie i używać bardzo mało wody. Albo po prostu nakładać bardzo, 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 bardzo dużo warstw na siebie. Nie licząc tych złych rzeczy, to daje ogromnego plusa za całą koncepcję, wykonanie tego opakowania. Otwiera się naprawdę bardzo łatwo, przyjemnie, zajmuje bardzo malutko miejsca, tylko gdyby te farby były bardziej napigmentowane, to byłoby ekstra. I te kolory, które nie do końca wpisały się w mój gust.
Także tym razem moje zakupy nie były do końca udane. Może wybiorę się jeszcze kolejnym razem do Tigera i wybiorę zupełnie coś innego. Pamiętajcie, że ja już testowałam markery na bazie alkoholu. Jeśli go nie widzieliście, to linka do niego zostawię na dole w opisie. Dajcie mi też znać, czy macie jakiekolwiek przybory z Tigera i czy ich używacie lub jakieś mi po prostu polecacie. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Okej, i w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to Was serdecznie tam zapraszam, bo dodaję bardzo dużo różnych rysunków, których nie widzicie tutaj na YouTubie. No i widzimy się teraz w kolejnym odcinku, także do zobaczenia i pa!